Siema, lecimy dalej z Realcraftem. Kilka rzeczy już tutaj sobie ogarnąłem. To najważniejsze. Mam łóżko, które sobie ukradnę. Obydwa. W wiosce villagerów. I ogarnąłem już, o co chodzi z narzędziami. Bo ja tych narzędzi, które mam przy sobie, żelaznych, nie mogę użyć, ponieważ nie mam poziomu w miningu. Dlatego więc ogarnąłem już, że muszę zebrać flinta, którego już mam. Plus do tego kamyczki, żeby porobić sobie kamienne narzędzia. Także ogarniemy sobie to na szybko. Więc tak, potrzebuję tego flinta i nie muszę rzucić o kamień. W taki sposób właśnie. Pyk. I mam flint shardy. Z tych flint shardów mogę sobie zrobić teraz nożyk, który robię tutaj. Patyk i flint shard, okej, okay. Czyli pyk i pyk. Ja mamy. Dało się coś w końcu ogarnąć. Ogarnąłem. To jest. Proszę mnie zostawić. Ogarnąłem też jak się pije, ale to później. Więc tak, mamy to ogarnięte. I teraz tym możemy ścinać sobie trawę i dostajemy takie coś, co się nazywa plant fiber. I z tego oczywiście możemy robić narzędzia różne. Okej. Dobra. Tak więc mamy już tego 17. Jak się to robi teraz? Tak, tak. Tak, okej. Potrzebuję coś takiego. I z tego mogę zrobić siekierkę. Czyli potrzebuję tak, dwa flint shardy, dwa patyki i to. Wstawimy sobie crafting. Ty, w sumie? To ja bym mógł sobie z kobla zrobić od razu. Siekierkę. Bez kitu, tylko jeszcze kobla muszę nazbierać troszkę. W sensie tych kamyczków. Z kamyczków zrobimy sobie kobla. Nie to. To? To? A jest, cobblestone, tak, dobra. I teraz teoretycznie powinienem móc zrobić sobie siekierę. Ale nie wiem, jak się robi siekierę w tej gierce bez kitu. Hatchet. Jak się robi? Flint hatchet, okej. A jak mogę zrobić normalną siekierę? Kilow jest. Jest siekiera. Czemu mi wcześniej nie działało? Nie mam pojęcia. Dobra, tak więc mam już siekierkę. Przydałoby się jeszcze zrobić. Przydałoby się jeszcze ogarnąć. Mamy chlebek, pogers. Ty, w ogóle sobie zjem sobie, bo zaraz. Zaraz będzie umierana, a nie chciałbym. Okej. Okay. Zjem po więcej kamieni, bo muszę sobie jeszcze ogarnąć. Chciałbym sobie jeszcze ogarnąć siekierkę i mieczek jakiś, żeby mi nic nie zjadło przypadkiem. To jest ta wioska villagerów, ale ona jest wielka, bez kitu. No, zbieraj. Okej. Okay. Ile mam już tego? 3, czyli mamy na killów. Potrzebujemy na mieczek. 2 cobblestone. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie się tutaj wbija te levele miningu i tak dalej. Nie wiem, jak się tego expa zdobywa, ale myślę, że to sobie ogarniemy w trakcie. A teraz tak, zrobimy sobie z tego kobla oczywiście. Więc tak, możemy zrobić mieczyk, kill off. Więc zrobimy sobie, a nie mam patyków. Czyli, dobra, pozbieramy sobie patyki. Patyki chyba najłatwiej się tutaj dostaje, naprawdę. Potrzebuję jeszcze jeden patyk. Dobra, mamy patyki. Tam jest wróżka. Wróżka nas leczy. Jeśli podejdziemy pod nią. Okej, okay, robimy sobie tak. Robimy sobie kill off. I robimy sobie jeszcze mieczyk. Mieczyk się robi tak i tak. Okej. Okay. Dobra, czyli mamy praktycznie wszystko ogarnięte. Podstawowe rzeczy mamy ogarnięte. Nareszcie. Tyle czasu się z tym bawiłem. Ale udało się. Okej, okay, napijemy się.
Jak się piło? Dobra. Jesteśmy na pici. Zjemy sobie drzewko. Zresztą co widziałem, to drzewka coś spadają, więc trzeba uważać. O, widzicie? Pyk. Na owieczkę, zabiło owieczkę drzewko. XD. O, i mamy żarcie, pogers i wełnę. Okej. Patyki, drzewko oczywiście mamy. To chyba gitara. Bo jestem ciekawy, na jakiej zasadzie ja mam sobie ogarnąć skille, mining. Mam 2 skill pointy. Nie wiem jak ja mam zdobyć te skill pointy, to jest najgorsze. Potrzebuję więcej kobla. Tam jest jakaś jaskinia. W sumie węgiel by mi się przydał, no. Ja mogę sobie wydobyć węgiel? Mogę. Okej. Wiem, że nic nie widzicie, ale sekundka. Mamy węgiel, więc mogę sobie zrobić pochodnie. Pokrzamp. W jakiej zasadzie tu działają pochodnie? Co mam zrobić, żeby ona działała? Czemu pochodnia nie działa? Lul? Bez skitu. Jak ma działać pochodnia? A muszę do niej dać węgiel? Albo flint? Nie. Mam. Dobra, nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie działa tutaj pochodnia. Ale to jest pełno jakichś dinozaurów. Ja nie wiem, czy one mnie zabiją, czy nie. Oczywiście bardzo bym tego nie chciał. Ale... chyba to jest nieuniknione. Spotkanie z nimi. Tutaj w ogóle coś jest. Ja nie wiem, co to jest. Tam jest dinozaur z małym dinozaurem. Bez kitu. O! Co to jest? Z drzewo? Bone block. Aha! Tu kości? Co, ja mogę sobie tym sadzić? Na jakiej zasadzie to działa? Nie mam pojęcia tak naprawdę. Ale wiem, że może mi się to przydać. Okej. Dobra, mamy te bone bloki wykopane. Ja nie wiem, co się z tego robi. Aha, bone meal. Będziemy mogli sobie sadzić. Pogers. Czemu świnka do mnie przyszła? Dobra, zostawiamy sobie trochę drzew, żeby zbudować sobie jakąś pierwszą chatkę taką, byle jaką. Żeby tylko była. Żeby przespać gdzieś noc. Także poproszę mu drewienko. Dziękuję. Crafting mamy przy sobie cały czas. No ale nie wiem, na jakiej zasadzie ja mam sobie ogarnąć większy level na narzędziach i tak dalej. Może będę musiał zabijać jakieś moby. Czekajcie, a jak ja zabiję świnkę, to czy mi pójdzie level do góry? Mam pierwszy poziom. Dalej mam dwa skill pointy. Nie wiem za bardzo, na jakiej zasadzie działają te skill pointy. Okej. Zebraliśmy już sobie trochę tego drzewa. Więc... aha. Nie mam pojęcia, jak tutaj się przerabia to drzewo. Ze skitu. A, bo ja muszę zrobić tą. Wood. Ha, potrzebuję drift wooda mieć. Albo to. Gold saw. Jak się to robi? Saw. Iron saw. Okej, czyli potrzebuję... Iron ingot i 3 patyki. To ja to mam. Próbuję to zrobić, ja będę mógł tego używać. 3 patyki. Coś takiego. Ja mogę tego użyć?
Postawię sobie to. W jakiej zasadzie to ma działać? A, na pewno nie tak. Czekajcie. Wood. Aha, to muszę położyć na górze, a na dole to. Czyli to i to. Działa. Ale pogers. Dobra. Ej, to już możemy sobie chatkę jako taką robić. Puchczampik. Nie wiem jak drzwi zrobić, no ale dobra, zrobimy sobie najpierw taką byle jaką chatkę. Żeby nas nic po prostu tutaj nie zjadło i żeby można było się przespać w nocy, bo tu już się respią szkielety i wszystko. Tak na szybko ogarniemy. A kiedy indziej się tam... O nie, a już zombie jak leci. Dobra, jest, porobiony. Ziomal, co to jest? Nie mam pojęcia. Zapomniałem zawsze, że tu trzeba kłócać, żeby zbierać te itemy. Dobra, zabudujemy się tutaj, postawimy łóżko i pójdziemy spać. Nie chciałbym tu zginąć bez kitu. Dobra, stawiam łóżko. I idziemy spać. Także jest progres. Jest powoli progres. Nie wiem, czy tutaj da się jakieś waypointy robić. Bo ja bym chciał sobie tutaj zrobić waypointy, na przykład, że to jest moja chatka. Jest tu jakaś mapka albo coś? Nie ma chyba. No, dalej nie wiem, co to jest. Pol? Dziwnie to wygląda, bez kitu. Nie wiem, co to są za dźwięki. Dalej nie ma... O! Co się stało? Jeden skill point. Nie wiem, kliknąłem tutaj, co się stało, I don't know. Nie wiem, czy ja moby po prostu muszę zabijać i zbierać expa z nich. Tak, ja muszę moby zabijać. Zbieram z nich expa. Później tego expa daję chyba właśnie w te skill pointy. To mi się wydaje przynajmniej. Jezu, mam za dużo rzeczy w ekwipunku. Dobra, to muszę wywalić, bo ja muszę się napić. Okej. Okay. Tam jest szkielet. Gdzie masz szkieletor? Zatruł mnie czymś. Skitu. Dobra, ja mogę tutaj dać teraz level? Mogę dać level. 4 skill pointy, 2 skill pointy. Nie rozumiem. Iron pickaxe. No dobra, ale żeby użyć iron pickaxa, to ja muszę mieć level miningu 8. Ja mam 3. Okej. Okay. Czyli po prostu muszę dawać mining, levelki i będzie pogers. Okej. Okay. Nie wiem, ile te smoki mają HP. Nie wiem, czy chciałbym się z nimi bić, ale wydaje mi się, że nie. Ja mam siodła. Jak się robi drzwi? Właśnie. Aha, po prostu tak. Nic się nie zmieniło, jeśli o to chodzi. Zrobimy sobie drzwi do naszej chatki. Chatka po chatka. Pyk. Dobra, mamy drzwi. Ogers. Jeszcze potrzebowałbym zrobić sobie jakąś skrzynkę, żeby odłożyć te shity niepotrzebne. Sobie tutaj obok damy skrzyneczkę. I tak, odkładamy na razie to, bo to mi nie będzie potrzebne. Sitsy, potrzebuję farming level 2 mieć. Zaraz sobie to ogarniemy też. Łóżko tutaj wrzucę. Siodła mi nie będą potrzebne. Nie wiem, czy to będzie mi potrzebne, nie mam pojęcia.
Okej. Mamy już pogarniane coś tam. Mamy naszą chatkę pierwszą. O, ciebie zabiję, dawaj expa. Ten szkielet mi dał bardzo dużo expa, więc chyba na szkieletach jest najlepiej expić. Co? Ten headshota. No bez kitu. Naprawdę? Okej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że ja mogę headshota dostać bez kitu. Dobra, wiecie co? Ja sobie to na offie ogarnę, żeby z powrotem wrócić do tego, co było. Także dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku Essa.